Halo, halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kaplik. A dziś omówimy sobie ascendencji duelisty, czyt gladiatora. Ze mną Putin gościnnie. Cześć Putin. Dzień dobry. I dzisiaj rzucimy sobie fachowym, wiecie, okiem na właśnie to ascendencji. Co się w nim zmieniło, czy będzie mocne według nas. Więc zaczynamy. Pierwszy punkcik, tak samo, małych punktów nie będziemy omawiać, małe punkty macie widoczne na ekranie. My się zajmiemy tylko tymi większymi punkcikami i zaczniemy od punkciku Pine Forged, który prawdopodobnie aż tak bardzo się nie zmienił. Zgadzam, przeczytajmy sobie statystyki. 8% i additional block chance if you were damaged by a hit recently, czyli jeżeli dostaliśmy jakiegoś hita, a hit możemy dostać tak samo z ataków jak i ze spelli. Mamy dodatkowej 8% szansy na blok. Fajna sprawa. Daje mi się, że jest całkiem ok. Dodatkowo 40% increased damage if you taken no damage from hits recently. Co to oznacza? Że jeżeli nie dostaliśmy hitu lub zblokowaliśmy, najmniej tak mi się wydaje, bo jak zblokujemy, to nie dostajemy damage'u, co nie? Dokładnie. Tak, mamy zwiększony damage o 40%. Kolejna fajna, bufująca statystyka. Kolejna opcja, cannot be stunned by hits you block. Jeżeli zblokujemy, nie możemy zostać, znaczy hity, które blokujemy, nie mogą nas zestunować. Dokładnie. I nasze kontrataki deal double damage, podwójny damage. Tutaj Putin, mam pytanie do ciebie, może ty się orientujesz w tych kontratakach. No. Czy do kontrataków można dorzucać support gemy, które będą boostować tak, jeszcze te kontrataki? Można. A mamy trzy kontrataki. Ja nie przygotowałem sobie wcześniej nazw tych kontrataków. Niestety. Ale z tego, co mi się wydaje, jeden jest chyba starczą. Jeden jest masz tarczą, jeden jest na pewno z dual wieldingiem. O, jeden jest dual wieldingiem, a trzeci prawdopodobnie chyba z łukiem albo z dwuręczną bronią. Możliwe, nie wiem. No jakoś tak, więc będzie można te kontrataki też wsadzać. Nazw gemów nie pamiętam, wrzucę wam może w opisie. W końcu dużo ludzi zaczną ich używać, bo tak rzadko kiedy w ogóle się tego używało przy buildach pod bloki. Dokładnie. Poczekaj, kontrataki działają, jak zblokujesz, to dostajesz po prostu... Tak, jeżeli zblokujesz, to wykonujesz ten dany atak. To wykonujesz damage. Ich się nie da kastować, znaczy nie da się ich używać, one się odpalają tylko jeżeli zablokujesz. Czyli kurczę, jakby tak połączyć kilka support gamów do tego, no wystarczy, to taki dodatkowy, castle damage taken, który robi damage i to prawilny, prawda? Jeden z nich to jest chyba Counter-Strike, z tego co pamiętam, czy coś takiego, więc wystarczy, że dorzucisz do nie wiem, wrzucisz go w tarczy. Dorzucisz jakiś support gamy i to melee damage i melee damage on full life i pozdro. No dobra, to było chyba tyle. Punkcik chyba poprawiony. Tak, no tutaj doszło tylko ten stun i kontrataki. Reszta jest taka sama. Aha, te dwie pierwsze opcje się w ogóle nie zmieniły. Tak okay. Samo jak z czwórką, Versatile Combatant. Tam też się nic nie zmieniło, więc nawet nie trzeba o tym wspominać. Ten punkcik sobie czwóreczkę ominiemy, bo został po prostu taki sam, czy 100% block chance'u, applied to spells, tutaj raczej nie trzeba nic wyjaśniać. A my przejdźmy od razu do punktu numer 6, który nazywa się Outmatch and Outlast. Outlast, tak, taki horror, taka gierka. Chyba nie zmienił, czekaj. No mamy szansę na zdobycie Frenzy Charge with Mine Hand i Off Hand. Co to oznacza? Moi drodzy, są skille, które używają tylko Mine Handu, czyli naszej lewej broni, patrząc, otwierając inwentory, siedząc przed monitorem, prawda? I do takiego skilla zalicza się chociażby skill Sander, gdzie gdy mamy drugą broń, to z tej drugiej broni Sander nie korzysta, więc możemy wrzucić cokolwiek, chociaż ten tooltip damage nam będzie się zwiększał. Ale to nie zmienia faktu, że damage będziemy robić taki sam, jakbyśmy mieli chociażby tarczę. A są skille, które przy użyciu używają raz jednej, raz drugiej broni. Tutaj nie wiem, jaki przykład by dać. Też właśnie chodził mi po głowie Lacerate. Ale właśnie nie jestem pewien, czy Lacerate używa. Ja też nie. Czekaj, Cleave używa na pewno jednej. Double Strike chyba używa tom i tom. Double Strike używa dwóch na 100%.
Weźmy Double Strike'a i przy właśnie używaniu Double Strike'a na dual wieldingu, czyli dwóch swordach chociażby, możemy generować sobie i Frenzy Charge i Endurance Charge. Ale jak wiecie, jest kilka generatorów Frenzy i Endurance Charge, więc ten punkcik jest ok. Są lepsze, że tak powiem, do których za chwilę dojdziemy. Jak grałem gladiatorem, tego punktu rzadko kiedy się używa, bo zazwyczaj bierzesz punkt po prostu, bierzesz no, wszystkie punkty pod bloki i zazwyczaj brało się ten punkt pod bleed po prostu. Bleed, żeby mieć te bleed explosiony, co nie? Dokładnie. Ale teraz po tych zmianach wydaje mi się, że ten punkt może być bardziej grany. Może być grany. Mam zwiększony, to nie jest duże zwiększenie naszych obrażeń i defensywy. No nie, ale zawsze masz defensywy, ale zawsze masz właśnie charge. Więc fajny punkcik, fajny, może uda się nawet na nowej lidze przetestować, pograć tym gladiatorkiem, zrobić takiego masywnego tankera, który będzie brał na klatę wszystko. A my przejdźmy do kolejnego punktu, tutaj Putin zahaczył troszeczkę o bloki. Punkcik nazywa się Violent Retaliation. Retaliation, gdzie mamy maksymalnie zwiększony blok o 4. Jak wiecie, maksymalną wartość bloku można sobie dociągnąć do 78, zabierając chyba punkty z drzewka. Tak, chyba podstawowo tak, można mieć 78 na blok. Znaczy 75? I 75, ale plus generalnie 3 w drzewku. To tak, to tam z tymi punktami masz 78. 78 plus 4 maksymalny blok chance, co daje nam 82%. Jeżeli weźmiemy punkcik numer 4, to mamy 82% szansy na blok speli i ataków. Oczywiście, jeżeli to wyciągniesz, tak? Z itemów i z drzewka, no, nie? No, tak, tak. I dodając do tego jeszcze bodajże chyba shaperowa baza amuletu, aktualnie też zwiększa maksymalny block chance o 2%, więc można mieć 84 bloku. Ja pierdziczę, taka co mi się wydaje. Maksymalna wartość. Dość dużo da się wyciągnąć, no. Kurczę, może nawet na początek ligi gladiatorki skuszę się pograć. Oj, oj, oj. Ciekawy, no. Gladiator może być ok. Kolejna opcja, 8% increase physical damage for each hit you have blocked in the past 10 seconds. Co to oznacza, czat? Dobra, nawyki ze streamu. To oznacza to, że będziemy za każdy hit, który zblokowaliśmy w 10 sekund, o 8% będziemy mieli zwiększone obrażenia. Czyli blokujemy 10 hitów, mamy 80% physical damage'u. To jest kozacki punkcik. On mi się, kurczę, podoba. Ta druga statystyka w tym punkciku. Zauważ, że tu nie ma żadnego ogranicznika, że na przykład do 100% czy coś w tym stylu. Tak, nie ma maksymalnie 100%. 10, masz na przykład to 80, przypuśćmy tam 4% na blok i zablokujesz 20 hitów, to masz bardzo zwiększony damage. To ma 160% physical damage'u. Widzisz, Putin, to może być dobre na bossy, bo gdy wchodzisz przeważnie na bossa i wiesz, na co stać twoją postać, wrzucasz sobie do tego, nie wiem, jeszcze rumi, jakieś flaszki, wchodzisz w moby niebieskie, przyjmujesz kilka hitów na twarz, physical damage ci wzrasta i wtedy ładujesz bossa, co nie? Jeżeli oczywiście nie zginiesz, taka fajna taktyka mi przyszła tutaj na myśl. Więc punkcik. To jest ciekawe. Na shaperze może być ok. Na shaperze może być ok. Stajesz przy mobach, moby cię atakują, zgarniasz agro i cześć. Decoy totem porobiony. Kolejna statystyka, increased physical damage if you have blocked a hit from a unique enemy in the past 10 seconds. I tutaj mamy procentowy damage, jeżeli zblokowaliśmy hit od mobka unikalnego, tylko unikalnego, czyli Exile'a, bossa, czy tak jak Putin wspomniał przed chwilą, chociażby Shapera, czy tam Uber Eldera, czy innego jakiegoś bossa, kozaka. Gdy zblokujemy taki hit, też mamy zwiększony damage, więc nie tylko na moby, ale dodatkowo na bossy. Kolejna mi się wydaje spoko statystyka. No i zauważ, że to się kombuje z tą poprzednią statystyką. Tak, tak, one się kombią. Ale będzie sieka na tym punkciku. Przypuśćmy, zablokujesz, no nie wiem, na shaperze, tak? Zablokujesz podczas, nie wiem, trwania, jak moby wychodzą ci z portalu. Zablokujesz 10 hitów, masz 80%,
nie wiem, Shaper przestanie ładować portal i przypuśćmy, walnie cię z łapy albo z kulki, którą zablokujesz, to masz 160% zwiększony A, Putin, tak patrzę teraz na cały ten ekran, prawda? Na zrzut ekranu tego gladiatora. Na punkcik 8. Ten punkcik będzie można po Cruel Labie zabrać i on trochę koliduje z innymi punktami. Na przykład 10, 12 albo chociażby 4, gdzie masz blockchain za play to spells. No i co ty o tym powiesz? Trzeba będzie z czegoś zrezygnować. Zazwyczaj brało się po Mercy Labie, bo generalnie... Ale nie weźmie się inaczej violent tego punkciku. Jak nie zrobisz dwójki, a nie, przepraszam, my bad, czwórka jest applied to spells, będziesz mógł, bo to jest dwójeczka. Okej, okay, my bad, pomyliło mi się. A tak przykuło to moją uwagę, ten punkcik ósmy, nie? No i do tego ostatnia statystyka, kończąc już przemowę na temat tego punkciku, troszkę się rozgadałem. 1% additional block chance'u za każdy hit, który zblokujemy w 10 sekund, znaczy w przeciągu 10 sekund, czyli w 5 sekund blokujemy na przykład 10 hitów, mamy 10% additional bloku i przez te 5 sekund dodatkowo, gdy nie zblokujemy żadnego ataku, mamy dalej te 10%, prawda? Mam nadzieję, że to będzie pokazywane chociażby po lewej stronie, ile ataków uda nam się zblokować, żeby to było widoczne, że nie tylko w grze. Z tego co pamiętam, to te buffy, te plusy, te procenty, procentowe różne tam physical damage i w ogóle jak blokowałeś, były pokazywane, jak grało. Były pokazywane. Ale nie pamiętam, które dokładnie. Bo na pewno coś było pokazywane, nawet był taka ikonka tarczy. Wiem, że w lewym górnym rogu, ale chyba... co? Nie powiem ci teraz. Chyba nekromancer miał, że jak zabija, czy wybucha zwłokami, czym więcej zwłok wybuchnie ci w przeciągu tam 4 sekund, tym większy masz atak speed cast speed, prawda? I to było na pewno pokazywane, bo tym nekromancerem pod spektry grywałem, więc to mogę potwierdzić. No dobra, według mnie to jest drugi z najlepszych, jak nie najlepszy punkcik, który mi się osobiście podoba w tej ascendencji. A jeszcze dwa punkciki przed nami. To co, Putin? Twoje ostatnie dwa? 10, 12? Mogę brać. Dawaj. To się trochę pozmieniało. O, i jeszcze na początku. Na początku chciałem wspomnieć, że to, co teraz będziemy omawiać, bo w poprzednim poradniku omówieniu, można powiedzieć, dostałem komentarz, że punkty zostały ze sobą pozmieniane, bodajże w Slayerze. Tutaj jest podobnie. Tutaj te statystyki tych punktów zostały powymieniane. Też trzeba na to zwrócić uwagę. I w trakcie, jak Putin będzie wam tłumaczył, o co, ja wam przerzucę tutaj punkciki i będę wam pokazywał. Oddaję ci głos. A dobra, Blood in the Eyes, generalnie właśnie tak jak mówiłeś, pozamieniały się punkty z Gracious Violence. Tak w ogóle to zmienili nazwy, bo aktualnie jeszcze jest Gracious Violence jako pierwszy punkt, a dopiero jest Blood in the Eyes, a teraz zamienili nazwy. Zauważyłem. Pierwszy jest Blood in the Eyes, a później jest Gracious Violence. I na razie ten pierwszy punkcik ma chance to bleed, 25% chance to bleed, czyli to zostało. Ma 30% zwiększony damage z hitami przeciwko bleeding enemies. To zostało przeniesione na następny punkt. I tutaj właśnie były bleed explosiony i po to się tylko brało ten punkt, żeby po prostu łatwiej czyścić mapę, bo wkładasz bleed, moby wybuchają, szybciej czyścisz mapę. To zostało teraz przeniesione do następnego punktu i na jego miejsce jest wrzucony tutaj 100% maim on hit przeciwko bleeding enemies. To było wcześniej w drugim punkcie i było tylko 30% szansy na to. Teraz jest 100% maim, jeżeli moby mają bleed. I 10% na blinda, jeżeli mają bleed na sobie, więc generalnie blindujemy i majmujemy moby za to. To jest mega fajne, no bo zadają mniejszy damage, dostają większy damage od nas. Tutaj i są jeszcze tak spowolnione, majmy. Są jeszcze spowolnione, co nie? Enemies mind by you take 10% increase physical damage. Natomiast w drugim punkcie, wcześniej było 25% szansy na bleeding, co zostało cały czas. Było 6% reduced damage taken from bleeding enemies, co zostało wywalone. 30% szans na zmajmowanie, to zostało przeniesione do pierwszego punktu.
i 30% damage'a against bleeding enemies. To zostało. No i tutaj, tak jak widać, jest, są te kill explody i jest nowa statystyka, 25% więcej damage'a zadajesz bleedem, co nie? Więc no, tu są takie roszady, po prostu powymieszali te punkty, pozamieniali te punkty i dodali kilka nowych. Więc no, tak troszkę nerw, bo zazwyczaj no, jak grało się pod bloki, brało to przyjął się tylko jeden punkt, tylko po to, żeby mieć te bleed eksplozjony. Natomiast teraz, żeby mieć bleed eksplozjony i grać bardziej pod bleeding, trzeba wziąć dwa punkty i z czegoś zrezygnować. Ale na moje to jest chyba nawet lepszy buff, bo tego 5-6 punktu pod generowanie charge zazwyczaj się nie ma. Zazwyczaj idziesz tylko Painforged, później... Mamy inne generatory frenzy charge. Tak, frenzy po prostu endurance. Bierzesz wszystkie te 6 punktów pod bloki. Czyli dwójkę, i, czwórkę tak, i tak. Ósemkę? Nie, dwójkę, tak, czwórkę. Dwójkę, czwórkę i ósemkę, tak, dokładnie. I aktualny, a i później ten punkcik pod bleeding, ten pierwszy, Blood in the Eyes, ten nowy, będzie moim zdaniem lepszy, bo masz 25% na bleeda, okej. Okay. Grając Sunderem zazwyczaj masz dużo atak speedu. Masz 100% maim, 10% na blind. Macie oślepienie dostają... potworków, tak? Tak, i moby dostają 10% więcej physical damage, jak są zmajmowane, a będziesz majmował praktycznie cały czas, więc wydaje mi się, że to jest lepsze na bossy. O wiele lepsze na bossy. Dokładnie. Movement speed darmo... bossów to jest, ojejku, coś za pięknego. Za darmo narzucasz dwa debuffy. Dokładnie. Tutaj nie pasuje mi po tym jedna opcja. Blind with hits against bleeding enemies plus ten violent retalization, no, czy relalation. Goddammit, kaleczy angielski. Bo jeśli dostajemy, potwór dostanie blind, czy obojętnie jaki mobek, to one nie będą nas mogły trafić. Nie, no, to jest 10% szans na zblindowanie mobów, jeżeli zadajesz ty obrażenia mobom, które mają bleeding na sobie. No tak. Więc no. Tak. Więc nie wiem, co ci to nie pasuje. W sumie to, że jak zblendujesz już tego moba, a no tak, no to on cię... Ale no to wiesz, no to masz kolejne debuffy, tak? Tak, masz wiadomo. Masz kolejne debuffy, no. A jeszcze chciałem... Blind też długo nie trwa. Zgadza się. Przyczepić do ostatniego punktu, gdzie masz, w ostatnim, w 12, 25% more damage with bleeding. Wiesz, na drzewku koło duelisty tam jest kilka punktów pod bleedy. I te masz punkty dokładnie. Przeważnie nie były w ogóle grane przez ludzi. Teraz... Crimson Technics. Crimson Dance się zawsze bierze, on daje ci 50% zmniejsza ci damage with bleeding, ale nakładasz 8 stacków bleeda. Ale masz 8 stacków, dokładnie. Dokładnie. Czym więcej stacków, tym silniejszy bleed. I teraz jest jeszcze Red Storm, który ci zwiększa physical damage. No ja też może tutaj pokażę. I dodatkowo zwiększa ci szanse na bleeda i damage. To są właśnie te punkty. I ja przeglądając kilkanaście buildów, nie widziałem, żeby ludzie jakoś bardzo propsowali chociaż ten Blood Leading, punkci, gdzie no, masz bleeding. Against Bleeding Enemies. A teraz przy bazowym 25% more damage'u może ludzie zaczną zgarniać sobie te punkciki, żeby jeszcze ten bleed zboostować. Jeżeli oczywiście będą grać pod 12 punkcik, bo my daliśmy troszeczkę inny układ tych punktów, nie? Mógłbyś grać pod 12 punkt, ale wtedy na przykład nie grasz pod często bloka play to spell na przykład. No, wtedy spele sobie odpuszczasz, a blokujesz tylko ataki. No. Dobra, no i to by chyba było na tyle. Chcesz jeszcze coś dodać, Putin? Na koniec? Nie wiem, na moje ósemka i dwójka, jeżeli chodzi o punkty, bardzo na plus i moim zdaniem to jest taki właśnie fajny buffik, który... Fajny burst, nie? Nie dostać, no. Bo wcześniej no Gladiator był okej, okay, tak? No tak. Nie było ciężko wystakować to 78 na bloki, nawet 80, mając chyba Anvil chyba daje też plus 2 maksimum block chance'a. Tak jest. Gladiator był naprawdę okej. Okay. Sander, Gladiator pod dwie bronie albo pod tarczę i broń. I generalnie no szło nawet farmić Shapera na ludzie, nie? Myślę, że te buffy mu da... No, po prostu więcej ludzi zacznie grać Gladiatorem i... Wiesz, no i będziesz mógł nim robić endgame łatwiej. Na różniejszych skillach, bo jedyne co mi przychodzi do głowy grając Gladiatorem to był przeważnie Sander. A Sander sam w sobie był mocny, a w tym momencie, gdy doszły te buffy do bloków
jeszcze dodatkowe damage, maksymalny blok i tutaj bardziej o ten damage chodzi, żeby postacie na innych skillach, które nie wyciągają takiego tooltipu jak powiedzmy Sander, żeby one też miały rację bytu. I takie skille jak, nie wiem, Lacerate chociażby na no, blokach, Lacerate czy nie wiem, Cyclone, Dual Strike, co mi tam jeszcze do głowy przychodzi, Cleave chociażby, też będzie dobrym wyborem. No dobra, no i tym chyba miłym akcentem, tym pozytywnym akcentem, bo trochę posłodziliśmy tutaj klasie Ascendancy Gladiatorowi, prawda? Kończymy nasz materiał. Na koniec, jak słuchaliście poprzednich materiałów, ja powiedziałem jedną rzecz, że na koniec każdego kolejnego materiału, poradniku czy opisu będzie suchar, więc lecimy z koksem. A, no i jeszcze jedno, nie zapomnijcie o łapce i komentarzu, jeżeli macie jakieś pytania, możecie spropsować. Suchar na dzisiaj brzmi, przez jakie ryby można skakać? Płotki. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć. Cześć, Putin.